Witajcie ponownie. Kontynuujemy poprzedni odcinek. Dalej jesteśmy w Bai Ding i zmierzamy teraz do Wielkiej Stupy. Oto teraz nasz cel zwiedzania. Możecie policzyć, ile pięter jest. Idziemy. Zobaczcie, jakie piękne bonsai, drzewka. Ślicznie to wygląda. I niebieskie kwiatki. My zmierzamy do wejścia. Đầu năm là người ta có cái điều tiết chứ không để từ đó này đâu. Bây giờ ít khách trên đây có người đứng chứ còn đầu năm là có người lúc nào trực ở trong thang máy anh ạ. Đầu năm à, lúc nào thang máy anh đâu? Đầu năm là nó có không có giải thích. Kìa kìa, kìa kìa, kìa kìa. Có là. Zobaczcie, że z tyłu, za Buddą, nie ma już motywu słońca, bo motyw słońca stanowi sufit. Natomiast wspinamy się. Przypomina mi to wnętrze piramidy Cheopsa. Zobaczcie sobie mój odcinek w playliście o starożytnym Egipcie. Tylko, że tu jest bardziej komfortowe warunki. Aczkolwiek powiem, jeśli chodzi o wilgotność i temperaturę, to jest tutaj gorzej. Jedziemy na windą. Kapućka. Teraz zobaczcie w pełnym wymiarze, co to jest wow.
No, tą pagodę pamiętacie, tak? Tam były trzy Budda w trzech cieleniach, a tutaj widzimy na horyzoncie, na podwyższeniu, posąg Buddy w pozycji stojącej. To Budda przyszłości, odlany z brązu we wcieleniu żebrzącego mnicha. Posąg Buddy waży 80 ton i ma wysokość 10 metrów. Coś niesamowitego. Totalna egzotyka dla Europejczyka. Nawet mi się zrymowało. I wszędzie możecie poruszać się tymi żółtymi elektrycznymi samochodzikami. Ale oczywiście musicie kupić bilet za 150 tysięcy dongów. Obiekt, który widzimy, to centrum kongresowe. Sala może pomieścić prawie 3000 osób. Tak dla przypomnienia, te wszystkie obiekty, które tu na horyzoncie widzicie, czyli pagody, dzwonnice czy też stupa, powstały zaledwie 15 lat temu. Jest to największy duchowy i kulturowy kompleks buddyjski w Wietnamie, ukończony w 2010 roku z okazji tysiąclecia Thang Long. Cały kompleks jest położony na ponad 500 hektarach. Nie wiem, gdzie teraz idziemy, ale idziemy jeszcze wyżej. To tu jest ta główna stupa. Przez tą bramę zmierzamy do najwyższej pagody w Wietnamie. Ale musimy się trochę namęczyć i znowu po schodkach iść. Przez tą ozdobną bramę i po pokonaniu 300 kamiennych stopni zmierzamy do jaskini. Przypominacie sobie to takie uczucie, jak myjecie ręce i macie mokre ręce tuż przed wytarciem dręcznik. To właśnie
bez namaczania wody. Takie mokre ręce mam. Dłonie. Widzicie, ile jeszcze schodów? Ja już nie mam sił po wczorajszym. Master Cave. Starożytna pagoda Bai Ding została zbudowana w 1130 roku przez mistrza Zen Min Konga za panowania dynastii Li. Sama świątynia znajduje się właśnie w szeregu małych jaskiń. Po prostu tropik. Po prostu tropik. Słyszycie ten dźwięk? I specyficzny dźwięk cykad, jakby chodziła piła tarczowa w stolarni. Wiecie co, muszę wyłączyć kamerę, bo ledwo dyszę. Mamy kolejną jaskinię z Buddą. Tutaj przynajmniej jest jakiś chłodek. Tam taka rozległa jaskinia jest. Zobaczcie. Tu jest sadzawka pewnie smoka, bo zobaczcie, jako poręcze są zrobione z motywem smoka. Kolejną mamy niszę. Zobaczcie. Ale jest sfinksów z filmów, serii o Egipcie, to tu macie aleję wojowników wraz ze swoimi wierzchowcami. Tam w dali widzicie dwie stupy, tą najwyższą i trochę niższą. Tutaj kończymy w tym pawilonie naszą wycieczkę. Tu dalszy ciąg alei. Teraz sobie zobaczmy bliżej wojowników. Myślę, że każda twarz jest inna tego wojownika.
Tu jest taki jakiś niższy wojownik. Z długą brodą wojownik. Tu też. Ale powiem wam, że jest piekielnie. Piekielnie. No tu mamy pogodę na wodzie. Jeszcze raz cała aleja. Exit. Okay.